Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Todek. Witam na kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na cenę soi. Otóż w tym momencie osiągnęła maksymalną wartość z poprzedniego sezonu, dokładnie 10 828 zł za 1000 litrów. Mamy późną wiosnę. Skup oznaczony. Ten odcinek nie będzie jakiś długi, ale za to będzie konkretny. I to jest ten moment, na który bardzo długo czekałem. Nie będę ukrywał. Możliwe, że ta soja mogłaby osiągnąć dużo wyższą cenę. Ale nie będę ryzykował. Gdyż modyfikacja Seasons ma to do siebie, że te ceny są bardzo niestabilne. I może po prostu dojść do sytuacji, w której one sobie przepraszam, znowu się zawiesiłem. Tak jak mówiłem, Seasons ma to do siebie, że te ceny są bardzo niestabilne. To nie jest tak jak w normalnej rozgrywce, że na tym sobie osiągają jakąś wartość i utrzymują się. Gdybym na przykład w tym momencie poszedł spać, właściwie przewinąłbym noc do poranka jutrzejszego, to doszłoby do takiej sytuacji, że ta cena by sobie zmalała do chyba 8000, bo taka była wyjściowa. I możliwe, że już bym tej ceny nie uzyskał, dlatego stwierdziłem, że skoro ta cena już jest taka, jaka jest, to nie będę czekał, po prostu sprzedam. I co będzie w dalszej części odcinka? W dalszej części odcinka będzie to, o czym mówiłem od kilku poprzednich odcinków. A mianowicie kupimy nowe pole. Kupimy nowe pole. I być może zobaczę, i jak to będzie wyglądało po sprzedaży tej soi. Aczkolwiek nie będę ukrywał, że być może złamię swoją zasadę, którą do tej pory na tej serii wyznawałem, i wezmę pożyczkę. Wezmę pożyczkę na kupno kolejnego pola. To sobie pojedziemy tą polną dróżką. Przez pola. Tu skręcimy sobie z kolei znowu na asfalt. I zobaczymy, ile na tej soi zarobimy. Jestem bardzo ciekawy. W sumie to prawda jest taka, że sobie mogłem wcześniej policzyć na kalkulatorze, nie pomyślałem o tym.
Z pierwszego zestawu wyszło 172 tysiące. Drugi będzie troszkę mniejszy, gdyż tam zostało chyba 13 tysięcy. Ale łącznie liczę, że tak zarobię na tej soli właśnie około 300 tysięcy, tak jakby moje wstępne ustalenia, znaczy przeliczenia po prostu. Nie będę ukrywał, że nie mogę się doczekać tego, jak powiększę swój areał. Jeżeli chodzi o pozostałą gotówkę, którą zarobię, to kupię nawozy, bo tamta paleta, która była ostatnia, już się skończyła, w sensie wysypałem całą do rozrzutnika. Także najprawdopodobniej pojadę do sklepu, kupię sobie big bagi z nawozami. I to jest, tu mamy kolejną sytuację, która już możliwe, że wspominałem nie raz, a możliwe, że nie. Normalnie na polskich drogach do takiej sytuacji by raczej nie doszło. Więc mnie zastanawia, jak to jest możliwe w farmingu, że traktor jest wyprzedzany przez samochód osobowy. Rozumiem, gdyby to było w terenie zabudowanym, ograniczenia, to jest prawda. Ale przecież jechaliśmy po normalnej drodze. Żadnego ograniczenia prędkości nie było wprowadzonego znakiem, więc trochę to śmieszne dla mnie. Ale mówią ponoć, że życie jest jak pudełko czekoladek. Zawsze możecie zaskoczyć. Trzeba będzie krowom wody dolać. Co do krów? Jak wrócę ze skupu ciągnikiem, to pokażę wam pewne rozwiązanie, które o którym zapomniałem i jeżeli chodzi o kwestie paszy i wydajności, no to wymusimy pierwszeństwo przejazdu. Nieładnie, dobrze, nie trąb na mnie, już wiem, że źle zrobiłem. Zagadałem się o krowach. Otóż poza odcinkiem przywiozłem tą belę kiszonki, którą kupiłem. Wziąłem jedną belę siana i postawiłem w oborze, bo zapomniałem o tym, że ta obora obsługuje belę. Tak samo również rozwiązałem problem z słomą. Także na chwilę obecną, jeżeli chodzi o kwestie obrządków u zwierząt, to muszę tylko pilnować, żeby nie brakło im wody i nie brakło im paszy mieszanej.
Co prawda mam świadomość tego, że to się kiedyś skończy. I będę musiał najprawdopodobniej będę musiał po prostu kupić kieszonkę, chyba że ta, którą mam, w zupełności wystarczy do czasu, kiedy urośnie nam kukurydza, dojrzeje kukurydza, to, że ona sobie urośnie, to jeszcze nic z nim nie zrobimy, ale do momentu, w którym dojrzeje nam kukurydza, i wtedy będziemy mogli ją na spokojnie zebrać, czy skosić, przerobić na kiszonkę i wtedy już, że tak powiem, będziemy mieli święty spokój. No i chwila prawdy. To 47 tysięcy, czyli łącznie zarobiliśmy prawie 320 tysięcy. Nie będę ukrywał, jestem bardzo zadowolony z tej ceny, z tej kwoty, którą zarobiłem. Wrócę ciągnikiem na gospę. Pokażę wam nowości, które pojawiły się na gospodarce, gdyż poza odcinkiem pojawiła się taka jedna nowość, w sensie nowy budynek, ale kwestia tego jego pojawienia się była po prostu nieunikniona. On się musiał pojawić, tym bardziej, że zapowiadałem to już kilka odcinków wcześniej. Droga do tego skupu jest strasznie długa. Jest to chyba jeden z najdalej oddalonych skupów w całej grze. Nie, mleczarnia jest jeszcze dalej oddalona, bo ona jest tutaj przy handlarzu zwierząt. Także ona jest tu najdalej oddalona ze wszystkich skupów. Dlatego jak będę już robił akcję ze sprzedażą mleka, to będę to robił hurtowo. Nie będę się rozdrabniał na pojedyncze drobne sprzedaże. Także jesteśmy z powrotem na gospodarce. Przepuścimy ciężarówkę, żeby nie wymusić tak jak poprzednio. I tutaj po lewej mamy nasz nowy zakup. Jest to silos na kieszonkę. Niewykluczone, że będziemy ją też sprzedawać. Dobrze. Przyczepy sobie zostawimy. Ja sobie ciągnik zaparkuję.
i przejdę do mapki. Także zakupujemy pole numer 43. Aha, jeszcze nie mogę. Muszę zrobić jedną rzecz, ale to już zrobię poza odcinkiem. Także pole numer 43 mamy zakupione. Jest na nim lucerna. I teraz tak, pole numer 57 kosztuje 381 tysięcy. Pole numer 58 kosztuje... Nie, myślę, że tak. Udajemy się do banku. Bierzemy pożyczkę. I kupujemy pole numer 57. Także mamy do spłacenia łącznie 380 tysięcy złotych. Myślę, że troszkę sezonów upłynie, zanim te pieniądze zarobimy. A jak tu już jesteśmy, to pozwolę sobie pokazać, jak to wyszło. Tak więc tu mamy tą pelę z kieszonką, tu mamy pelę z sianą. I tu mamy jeszcze jedną belę ze słomą. I tym samym wydajność naszych krów osiągnęła 100%. A jeszcze tylko im dosypię paszy mieszanej, żeby nie brakło. Mamy prawie 10 tysięcy litrów obornika. Na razie go sobie zostawimy na spokojnie. Ok. Także w tym odcinku to by było tyle. Ja się żegnam z Wami. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, do czego bardzo zachęcam. Zostawcie subskrypcję i trzymajcie się. Cześć!